Blisko 100 gości z obszaru kultury z powiatu kutnowskiego uczestniczy w forum dyskusyjnym. Specjaliści z dziedziny kultury przybliżają rozwiązania, które mają pomóc w promocji dziedzictwa regionu. W jaki sposób można ją wykorzystać, aby trafiła ona do większej liczby odbiorców? Przede wszystkim chciałabym przybliżyć ideę dziedzictwa kulturowego, czym ono jest, jak je szukać, ale jak wdrożyć je w działania kulturalne. I przyjechałam tutaj z konkretnymi przykładami, chciałabym pokazać konkretne działania, które sama prowadziłam, które pomimo tego, że robione były w zupełnie innym regionie, będzie można z łatwością przełożyć na działania tutaj w Kutnie. To są działania, w których korzystając jakby ze spuścizny mojego regionu, próbowaliśmy wychodzić nie z punktu widzenia jakby specjalisty w danej dziedzinie, tylko angażować przede wszystkim ludzi, którzy mieszkają w moim mieście i okolicach, do tego, żeby poprzez działania wspólne poznawali, czy zostali zachęceni do tego, żeby poznawać historię swojego miasta i też pokazywać historię swoją własną, bo dziedzictwo to nie jest tylko to, co dotyczy tej wielkiej historii, ale też to nasze dziedzictwo własne, prywatne, historie naszych rodzin, historie naszych bliskich. Dziedzictwo, ja tutaj sobie zrobiłam takie krótkie podsumowanie, też zamyka się w naszym życiu prywatnym. Dziedzictwo moje. Mam kolekcję płyt winylowych na przykład, które są moim dziedzictwem i które przekażę mojemu synowi. To też jest dziedzictwo kulturowe. Zbieracie Państwo znaczki, różne rzeczy, zbieramy czasami nawet dziwne. To też jest wszystko dziedzictwo, ale też każdy z Państwa na pewno w rodzinie ma jakieś zwyczaje, które są tylko w Państwa rodzinie. Ogromnie się cieszę, bo dziś spełnia się moje marzenie, żeby tutaj na sali spotkali się ludzie, którzy tworzą kulturę, którzy animują kulturę i którzy decydują o kulturze. Posłuchamy ciekawych referatów, a potem będziemy dyskutować o tym, co byśmy jeszcze chcieli zrobić, w jaki sposób kulturę tworzymy, wymienić doświadczenia. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo tu dziś spotkają się ludzie z różnych gmin, z 11 gmin naszego powiatu i wreszcie będą mogli usiąść, posłuchać, porozmawiać ze sobą, spotkać się, poznać, wymienić doświadczenia. Zebrani mogą dowiedzieć się, jak ubiegać się o różnego rodzaju dotacje. To jest ogromna dziedzina i należy zadać sobie pytanie, jak ważne, jak ogromną rolę odgrywa kultura w każdym z nas, w każdym człowieku. Ogromną. To jest wielki zakres ogromnych, można powiedzieć, też możliwości. Przede wszystkim architektura, literatura, rzeźba, malarstwo, muzyka. To nas wszystko łączy, to nas wszystkich integruje. Jest też to dzień szczególny. Pamiętajmy, że ostatnio były zerwane te więzi społeczne, gdzie ograniczenia ze względu na COVID nie pozwoliły nam być tutaj razem, ale dzisiaj jesteśmy właśnie i musimy przede wszystkim myśleć o tym, żeby pielęgnować, umacniać i to wszystko robić też z myślą o przyszłym młodym pokoleniu Polaków, o mieszkańcach naszego powiatu, naszego regionu. Spotkanie zakończy się koncertem piosenek francuskich w wykonaniu Katarzyny Kołodziejczyk. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym marszałka województwa łódzkiego oraz starosty kutnowskiego.